Dziękuję bardzo. Pani posłanka Izabela Leszczyna, proszę bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Panie ministrze, cieszymy się, że szczepionek wystarczy, że państwo macie wystarczające rezerwy, ale proszę nas uspokoić jeszcze w jednym zakresie. Czy nie jest przypadkiem tak, że mamy dużo szczepionek, bo jednak za mało ludzi się szczepi? Chciałabym zapytać o taką akcję informacyjną, czy wręcz edukacyjną. To znaczy, czy ludzie na terenach zalanych mają świadomość, że szczepienie jest koniecznością, tak? I co jeszcze się z tym wiąże? Czy te punkty medyczne, czy jest ich wystarczająca ilość? Czy ludzie wiedzą, gdzie te punkty są? Jak wygląda organizacja tych punktów na terenach zalanych? Czy ludzie mają świadomość, że szczepienia są za darmo? Pan poseł pytał o strażaków i żołnierzy. Ja chciałabym jeszcze zapytać o więźniów. Oni także pomagają nam przy tej powodzi. Czy ta grupa też jest objęta takim obowiązkowym szczepieniem? Oczywiście myślę o tych, którzy nie byli szczepieni. I ostatnia kwestia, komary. Podnosiłyśmy to z panią poseł Skowrońską na podkomisji. Chcemy zapytać, czy ze środków finansowych, jakie rząd przekazuje samorządom, mogą samorządy finansować osypywanie tak, aby zminimalizować wylęganie się komarów. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł.